Siemano widzowie, w dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak wgrać skrypt na dołączanie do darmowych bitewek na Keydropie. To tak, wchodzimy w link w opisie, gdzie mamy taką stronkę. I tak, możemy sobie pobrać to od razu w zipie, albo no ogólnie tylko to się nam przyda, ten extension folder. Gdy mamy go pobranego, wypakowujemy sobie na przykład go na pulpicie, ja mam go na pulpicie i tutaj wtedy wypakowujemy i mamy extension, nie? No i sobie tak zostawiamy, tutaj nic nie robimy. Wtedy wchodzimy sobie w rozszerzenia. Musimy odpalić sobie tryb programisty. Gdy odpalimy ten tryb programisty, mamy wszystko wypisane. Takie coś nam się tutaj pojawia. Załaduj rozpakowane, spakuj rozszerzenia, zaktualizuj. I tak, gdy damy już wypakowane to na pulpit, klikamy załaduj rozpakowane, pulpit. No i tu mamy, nie? Extension. No ja wtedy wchodzimy, wybierz folder. Nie, ja już tego nie robię, bo ja już mam ten, muszę specjalnie odinstalować. I tak, wchodzimy sobie teraz na jakieś batelki. Wchodzimy sobie w rozszerzenia i tu mamy K-Champ. Klikamy, mamy Join Case Battle, naciskamy. No i sobie czekamy, nie? I najważniejsze jest to, żeby po prostu być czujnym na to, jak nam dołączy. Ponieważ tam tylko jakby wchodzi na stronkę batelki, ale już sami musimy sobie wybrać slota. No i zobaczę, czy mi się uda. Bo jeszcze dzisiaj nie próbowałem. Ale ogólnie to skrypt działa. Tylko trzeba zaczekać na darmową bitwę. O, teraz szybko trzeba nacisnąć. No ja nie zdążyłem, no ale jesteśmy w batelce, nie? No. Więc możecie teraz zostawić lajka, komentarz, no i suba. Dzięki, siema.